trzy, raz, dwa, dwa, trzy, trzy, raz, dwa, trzy. Cześć, mamy rok 2020 i znajdujemy się właśne na targach ASC w Amsterdamie, po raz ostatni, zanim przeniosą się do słonecznej Barcelony. Natomiast jeszcze w tym roku w stolicy uciech jesteśmy na stoisku Powersofta, który obchodzi właśnie 25-lecie istnienia. I żeby uczcić ten wspaniały okres w rozwoju firmy, chciałbym Wam opowiedzieć o kilku urządzeniach, które już znajdują się w ofercie, o kilku nowych i też o takich, które dopiero się pojawią. Za mną widzicie pełny przegląd przez serię kanali, wzmacniacze 8-kanałowe Otto i 4-kanałowe Quattro, a także jedne z najnowszych urządzeń w ofercie, czyli instalacyjne również wzmacniacze Mezzo. Nazwa pochodzi od tego, że zajmują pół przestrzeni rakowej, Mezzo to połowa. I parę słów o tym najmniejszym dziecku. Przez długi czas w ofercie Powersofta brakowało urządzeń o małej mocy. Dobrze znamy tego producenta z wysokiej mocy wzmacniaczy, szczególnie serii X, która teraz wiedzie prym, jest flagowym produktem Powersofta. Natomiast brakowało mniejszych urządzeń, które można będzie stosować w instalacjach, również małych. Dlatego Powersoft wyszedł z propozycją wzmacniaczy Mezzo. Mamy tutaj 4 urządzenia, jeśli chodzi o moc. Ogólną moc narzuca nam zastosowany zasilacz, więc mamy 2 zasilacze 300W i 600W. I tą moc możemy rozdysponować na 2 lub 4 kanały. Także mamy skrajnie od 2 razy 160, 4 razy 80, 2 razy 300 i 4 razy 150. Wszystkie te modele występują w wersji z lub bez Dante. Tak jak widzicie, tutaj mamy akurat wersję Dante i mają parę fajnych funkcji, o których Wam opowiem. Przede wszystkim wzmacniacze przychodzą w pudełku z pełną gamą akcesoriów. Jak widzicie, są to urządzenia małe. Można je zamontować pod biurkiem, można je zamontować za każdym standardowym uchwytem do plazmy, więc zastosowanie we wszelkiego rodzaju salach konferencyjnych jest jak najbardziej wskazane. Wersje czterokanałowe mają 4 wejścia, z czego wejście 1-2 jest zdublowane na poziomie konsumenckim na złączu mini jack 1/8. Oczywiście są wyposażone w DSP, mogą obsługiwać zarówno niską impedancję, jak i linię 170 V. DSP, które jest zamontowane, oczywiście nie jest nawet ułamkiem tego DSP, które wykorzystujemy w serii X, natomiast do zastosowań instalacyjnych w zupełności wystarczające. Co ciekawe, te wzmacniacze po podłączeniu obciążenia możemy w nich skorzystać z funkcji autosetupu, czyli po uruchomieniu procedury pomiarowej wzmacniacz zbada podłączoną linię, dobierze filtr dolnozaporowy do linii transformatorowej, zbada zniekształcenia harmoniczne na tej linii, dobierając dzięki temu limiter. Natomiast co ciekawe, regulacja będzie też odbywała się na poziomie wejścia, tak żeby zachować unity gain, czyli prawidłową strukturę wzmocnienia. Co ciekawe, w wersji dwukanałowej, gdzie nie potrzeba tyle złącz wejściowych, tak jak tutaj zielony Phoenix został zamieniony na szary i dzięki temu możemy zastosować ten wzmacniacz w istniejącej już instalacji, powiedzmy starego typu, analogowej, gdzie mamy już jakąś strefę zrealizowaną na głośnikach i wzmacniaczu pozbawionym DSP. Możemy dołożyć głośniki do nowych stref, zrealizować wzmocnienie i przetwarzanie dla tych nowych głośników z kanału 3-4, natomiast wysłać sygnał po DSP, czyli to DSP, które w modelu czterokanałowym służyło do tych pozostałych dwóch kanałów. Tutaj możemy posłużyć się do obróbki wyjścia i potraktować Mezzo jako jednostkę główną w tej instalacji, również przetwarzając dźwięk dla elementów zastanych, nazwijmy to. Bardzo fajna propozycja, tak jak mówiłem, przychodzi z kompletem akcesoriów.
można zamontować pod stołem, za telewizorem, ale te same akcesoria, które służą do montażu ściennego czy tam powierzchniowego, można zastosować do montażu w raku. Oczywiście w jeden U wchodzą dwa takie urządzenia. Śrubki, klucze, kształtowniki są w zestawie. Co jeszcze warto wspomnieć? Otóż technologia power sharing, która jest obecna w naszych produktach, jest zastosowana również w tym wzmacniaczu. Dzięki temu, że mamy tu do czynienia z mocami rzędu kilkuset watów, ten power sharing może być stosowany w takim nawet skrajnym wydaniu, czyli we wzmacniaczu czterokanałowym o zasilaczu 600 watów, gdzie mamy 4 razy 150 na kanał, możemy całkowitą moc 600 watów wygenerować na pojedynczym kanale. Gdzie we wzmacniaczach dużej mocy taki zakres power sharingu nie jest możliwy. Tutaj właściwie funkcja bridge odchodzi w niepamięć. Za mną jeszcze widzicie fajne rozwiązanie, takie małe czerwone klocki. To jest mover Powersofta, technologia wykorzystywana w M-Force, czyli w przetworniku wykorzystywanym do subwooferów. Jest wykorzystana w mniejszej formie do pobudzania foteli w kinie, stołków dla perkusisty, ewentualnie podłóg dla basistów. Bardzo fajne urządzenie, myślę, że warto się z nim zapoznać. Pomówmy sobie może teraz o wall panelach. Otóż, żeby to rozwiązanie było w pełni samowystarczalne, potrzebny będzie nam wall panel i teraz Powersoft wprowadza dwa urządzenia. Jeden to będzie regulator ścienny, bardzo prosty, do zastosowania lokalnego. Natomiast nie wspomniałem tutaj właśnie o szynach GPIO, które w pierwszej wersji programowania pozwalało na regulację poziomu poszczególnych stref. Natomiast w kolejnych edycjach będzie już w pełni konfigurowalne, będzie można za pomocą tych regulatorów ściennych różne parametry sterować. Natomiast oprócz tego prostego regulatora będzie też panel dotykowy ścienny, który będzie pozwalał na wybór źródła, generalnie na to, co będzie w danej instalacji potrzebne dla użytkownika końcowego. Jeśli chodzi o te srebrne wzmacniacze, które stoją za mną, to znana już seria instalacyjna Quattro i Otto Canali. W tym zakresie spodziewamy się nowego produktu, który najprawdopodobniej w Amsterdamie nie zostanie pokazany, natomiast spodziewamy się go we Frankfurcie. Będzie to wzmacniacz rozszerzający tą linię o mocniejsze kanały, w tej chwili do 1,5 kW w 2 ohmach, natomiast kolejne modele będą dedykowane do instalacyjnej obsługi, głównie subwooferów, tam około 4 kW możemy się spodziewać w kanale, także do zobaczenia we Frankfurcie.